Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Chociaż nie wiadomo, czy nikogo, bo jakaś rejestracja. Ty tam na Harley'u przyjechał, kuźwa, do roboty. Na plus 2. Uwaga, narzędzie pracy. Manualna jest dobrze, benzyna, a żeby ci obeszło świętym spokojem TSI-ku. Szukamy oczywiście dwulitrówki. Ładny, ładny, ktoś tam szukał. Ktoś szukał piątki ładnej, proszę bardzo. Może nie tędy, tędy. Ten tu stoi z półtora roku już. Jakby za 2000 był, to nawet można wyremontować. Bardzo na części. Bo sądzę, że chyba, że tak. W10 to pod maską klekot się robi. To są takie drogie tematy. Ten Estek jeszcze stoi, a taki ładny. Ten jest piękny, jest to 18 rok, ale ma polokierowane 3 elementy po raz drugi. Albo 4 nawet. Panoramce jest, jak pamiętam. Jest panoramka. I jest w S-Line brązowych skórach dowód rzeczowy Bank. 190 oczywiście. Zamiar na bossa jest, boss się nawet tu kręci. Widzę, akumulatorem akumulatorem wywija. Prądu brakło. Za duży czy taki może być? Możemy zapytać o cenę. Tu ma jakiś na zderzaku drobiozgi, kolor ładny. Klimatyzacja jest. 5 biegów. To taki za 120 koni będzie motor. Tu też lekko rośnięty. Pytamy czy nie? Nie, to... Okej. Okay. Nie pytamy. Jak jest dobra cena, warto przelakierować. No, ten też lekko tak. Tylko bardziej lekko niż nie lekko. BMW kombi, nie? Tu też nic, A6. Co to jest A-klasa? No też to takie Polo. Czy Polo jest fajne? Polo jest fajne zawsze. Polo, o, alufelga ładna. Polo. Ładny diesel. Zobaczysz, który rok? O diesla pytać polówkę? Jaka cyferka? Gdzie to napisane? Jedenka jest na dole tutaj? Tak. Czy zero? Jedynka. To 11 albo 12 może być. Ładny, czysty, z tempomatem. Sterowania w kierownicy. Park troniczki z tyłu w TDI-ku. Pytać go? TDI-k? Nie chcę diesla. Proszę? Benzynę. Dobra. Mówiłeś, jak gdzie ładne, można pytać o diesla. Znaczy, to ja teraz nie rozumiem, bo mówię, że jak ładny, to pytać. A może jest dobra cena na niego? Czy za mały? Czyli nie pytać, dobra. A6 pytać, dobra. A6 manualu, o! Przeważnie z automatami. A6. Jest to 2.4 benzyna, 3900 euro, 6 rok. To 2.4 benzyna właśnie. Możliwe. Wszystko jest możliwe. Taki Seat? Benzyna?
Peraj. Automat, proszę Państwa. Automat w benzynie. Taka jedyneczka. O, coupé, rzadkość. Dwudrzwiowa. Nawet czyściutka. Trzy drzwi za mało, co? Za mało. Muszą drzwi być pięć. Dokładnie, za mało drzwi. Ale to ja nie pytamy Seata. Nie pytać? Auto ładne. Dobra. Dziadek ma drugie. Tu też Altea. Pogięta. Zobaczmy, może otworzył z przodu. Co tu się dzieje?